Na pewno wielu chciałoby posiadać supermoce, jak bohaterowie superhitów jak X-Men czy Avengers. Nawet jeśli ludzie w rzeczywistości nie mogą pochwalić się takimi umiejętnościami, jak generacja prądu czy superprędkość, to nie znaczy, że zwierzęta też tego nie potrafią. Top 5 zwierząt z supermocą. Jedziemy. Sokół wędrowny. Jedyna istota na Ziemi, która wygląda jak super szybki Quicksilver z X-Menów. Poznaj drapieżnika z rodziny sokołów, który nie tylko jest najszybszym ptakiem, ale i w ogóle jest najszybszym stworzeniem na świecie. Zapomnij o geparcie i Usainie Bolcie. Według specjalistów ten ptak jest w stanie rozwinąć prędkość do 322 km na godzinę i około 90 metrów na sekundę. Ten ptak poluje na ptaki. Średniej wielkości kaczki, gołębi i szpaki. Rzadziej na małe ssaki. Przyznać trzeba, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w jego diecie nie ma ludzi. Elektryczny węgorz. Ciało elektrycznego węgorza może osiągnąć 3 metry, a specjalne organy znajdujące się po bokach zajmują 4 piąte tej długości. Są w stanie generować napięcie do 1300 V. To prawdziwa pływająca elektrownia. Steruje kogo, po co i kiedy uderzy prądem. Wykorzystuje swoje zdolności nie tylko do ochrony, ale i w celu ogłuszenia potencjalnego objadu. Mimo, że dużą część diety tego morskiego mieszkańca stanowią ryby. Wpływ prądu elektrycznego węgorza jest w stanie ogłuszyć nawet konia. Dlatego elektryczne węgorze stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Naukowcy chcą je przebadać, ale bardzo ciężko jest to zrobić. Może lepiej, aby naukowcy spotkali się ze Spider-Manem, bo on na pewno wie, jak się dogadać ze wszystkimi elektrycznymi stworzeniami. Gekon. Co to za superbohater, jeśli nie potrafi wspinać się po ścianach jak Spider-Man? Nawet Hulk to potrafi. Gekon, który może trzymać się absolutnie gładkiej powierzchni niż szkła i to za pomocą tylko jednego palca. Wszystko to dzięki 1000 drobnych włosków na łapkach gekona, które w interakcji z innymi powierzchniami na poziomie molekularnym zapewniają trwałą przyczepność. Nie ma mu tu Thora i szalonej siły Hulka, ale Gekon ma za to super zdolność Spidermana od urodzenia i z powodzeniem ją stosuje. Żaba. Gdy usłyszeliśmy o tym, że żaby mogą być narażone na długotrwałe działanie mrozu i przetrwać bez szwanku, nie uwierzyliśmy. Jednak taki jest fakt. W rzeczywistości potrafią to robić. Na przykład drzewne żaby mieszkające na Alasce zimują bezpośrednio na ziemi. Czasem śpią na liściach, ale to nie pomaga zbytnio utrzymać im ciepło podczas snu zimowego. Temperatura może spaść do minus 20 stopni i trzymać się na tym poziomie do pół roku. Żaby pomimo takich spadków temperatury nie umierają, a wręcz przeciwnie, budzą się na wiosnę świeże i wypoczęte. Żaby doskonale wiedzą, że komórki podczas długotrwałego zamrażania kurczą się i giną. Dlatego nauczyły się owijać wszystkie komórki warstwą glukozy, po to, aby spowolnić proces schnięcia. W świecie naukowym taki proces nazywa się krioprotekcją. Aksolotl meksykański. Chyba nikt nie zaprzeczy, że to istota najmilsza w dzisiejszym topie. Spójrzcie tylko na jego uroczą, czystą mordeczkę. Aksolotl to jest studium rozwoju ambystony. Za tą piękną mordeczką kryją się niesamowite zdolności. Może pomyślicie, że ona jak Spider-Man wypuszcza pajęczynę, albo jak Magneto przyciąga żelazne przedmioty. Więc wyprowadzę was z tego błędu. To bardzo słodkie stworzenie ma niesamowitą regenerację. Aksolotl pobił wszystkie rekordy, ponieważ potrafi regenerować utracone części ciała i organy wewnętrzne w krótkim czasie, nawet jeśli chodzi o utraconą część mózgu. Jest to prawdziwy super bohater. To by było tyle w tym odcinku. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Napiszcie w komentarzu, które zwierzę mogłoby się jeszcze znaleźć w naszym topie. Jeśli się podobało, dawajcie łapki w górę.